Mieszkańcy miejscowości Słowik w gminie Poczesna, ale także mieszkańcy Częstochowy będą mogli korzystać z otwartego oficjalnie kompleksu sportowego. Na obiekcie, który się znajdujemy, został wybudowany praktycznie przez ostatni rok. To jest wszystko nowe. Dzisiaj jest oficjalne otwarcie tego kompleksu sportowo-takiego kulturalnego. Ten kompleks znajduje się w miejscowości Słowik, w gminie Poczesna. I to jest właściwie początek trasy, gdy nawet mieszkańcy Częstochowy czy z innych miejscowości chcieliby się wybrać gdzieś tutaj właśnie na łono przyrody, w dolinę rzeki Warty, w meandry rzeki Warty, a później w kierunku przez las, w kierunku Olsztyna. To jest teren bardzo ciekawy, także tutaj można odpocząć chwilę, ten czas zagospodarować, bo jest i miejsce dla dzieci, są huśtawki, jest plac zabaw dla dzieci, jest linearium, także obojętnie ile człowiek ma lat, czy dla bardzo małych dzieci, czy dla młodzieży, jest tu miejsce, że można na pewno ten czas dobrze sobie zagospodarować. To jest miejsce ponad 2 hektary terenu przyległe do straży, do remizy, do zespołu szkolno-przedszkolnego i od zawsze było związane z taką działalnością rozrywkową, rekreacyjną. Od zawsze tutaj mieszkańcy Słowika, jak przedstawiałem kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej, spotykali się na tym terenie, tutaj biwakowali i też byli przyjezdni mieszkańcy Częstochowy, w tych biwakach również uczestniczyli. Decyzja o powstaniu obiektu rekreacyjno-sportowego powstała na zebraniu wiejskim w 2008 roku i wpisywała się w plan rozwoju i odnowy naszego sołectwa. Była taka potrzeba, ponieważ tu na swoim terenie nie mieliśmy obiektu, gdzie młodzież i dorośli mogliby wypoczywać, uprawiać sport i spotykać się. W związku z tym ta nasza propozycja została zgłoszona w Radzie Gminy i w sytuacji, kiedy mieliśmy bardzo dużo inwestycji kosztownych na terenie gminy, tak jak budowa hali sportowej, szkoły podstawowej w Poczesnej, kanalizacji sanitarnej w wielu sołectwach, również te nasze potrzeby zostały zauważone. Tak, wszyscy moi koledzy i koleżanki cieszą się z tego placu, ponieważ mamy tutaj kort tenisowy, plac zabaw, no i możemy w końcu razem spędzać fajnie czas. A powiedz, z którego tego miejsca będziesz korzystał najchętniej? Z parku linowego? Czy może będziesz grał w tenisa? W tenisa. Czy wójt i urzędnicy już pracują nad tym, aby z tego kolejnego budżetu 2014-2020 pozyskać jak najwięcej środków? Śledzimy dokładnie ten okres programowania, który w tej chwili właściwie jest rozpisywany, bo już właściwie, że budżet Unia Europejska uchwaliła na ten okres 2014-2020, a teraz my, czyli jako samorząd, staramy się to wszystko śledzić. Odbywają się różnego rodzaju szkolenia, przygotowujemy dokumentację, aby można było sensownie te pieniądze w poszczególnych miejscowościach wykorzystać.